Dzisiaj można powiedzieć, mamy takie małe święto, bo możemy znowu zanurzyć się w tak zwanym pieszczotliwie kiśloversum, czyli Marta Kisiel za sprawą jej najnowszej książki. Tak, Małe Licho i Lato z Diabłem, czyli tom trzeci, w ogóle Przygód Małego Licha. Mamy Małe Licho i Tajemnica Nieborządka, tom pierwszy, Małe Licho i Anioł z Kamienia, tom drugi, no i wreszcie Lato z Diabłem, które ku zabawie, no to gdzie ja ucieszę. Ku uciesze wychodzi po wakacjach, prawie na początek jesieni, 2 września. No, niektórzy mają wakacje jeszcze przez wrzesień. Tak, wiem, to są studenci, ale studenci też mają prawo czytać coś lekkiego dla dzieci, no. No, tutaj usprawiedliwasz od razu nas. Od razu nas usprawiedliwasz. Tak, chociaż nie jesteśmy studentami. Generalnie z Małym Lichem jest sytuacja o tyle ciekawa, że to jest seria książek dla dzieci, która wyewoluowała z książek dla dorosłych, czyli Dożywocie, Siła Niższa, Oczy Urocznej, tam w międzyczasie jeszcze Szałabiła, opowiadanko i wreszcie mamy Małe Licho, skierowane do młodszego odbiorcy. Tak, ale szczęście w nieszczęściu, nie trzeba znać tej wersji, tej serii dla dorosłych, żeby czytać Małe Licho. Ja jestem tego żywym przykładem, bo ja nie czytałam właśnie tamtych dla dorosłych książek, tylko zaczęłam od Małego Licha. Można powiedzieć, że prezentujemy dwa takie skrajnie różne podejścia do tych książek, bo dla mnie Małe Licho to jest niejako kontynuacja tamtych książek, mimo że skierowana do dzieci, to traktuję to jako ciąg dalszy, czego zwłaszcza Lato z Diabłem jest dowodem. To jak, do czego Lato z Diabłem dąży, żeby nas wprowadzić do finału, który od razu kojarzy nam się z Oczami Urocznymi, rozwija to, co wydarzyło się tam. A z drugiej strony dla dzieciaków to też jest przygoda niezależna, którą można gdzieś tam czerpać i cieszyć się nią. Tak, dokładnie. Lato z Diabłem. Mamy troszeczkę podzielne zdanie na temat tego tomu i długo dyskutowaliśmy, ale na początek kilka słów o samym tomie. Lato z Diabłem, czyli mamy oczywiście wakacje, Bożek ma iść do trzeciej klasy, nie, jest absolwentem trzeciej klasy, tak? Tak, czyli ma iść do czwartej klasy, spędza wakacje i generalnie wszystko byłoby piękne, bo nadarza się sytuacja do przeżycia przygody, okazja taka do przeżycia niesamowitej przygody, dochodzi do cudownego spotkania Bazyla z Małym Lichem. No ale żeby nie było tak kolorowo i wakacyjnie, kwieciście i pięknie, to jednak na drodze głównego bohatera pojawi się diabeł, szatan największy z możliwych, czyli jego największy, można powiedzieć, arcywróg. Tak, arcywróg ze szkoły, tak. I to nie jest wcale Bazylek ani Osek, nam się może wydawać. Lato z Diabłem ma zupełnie inne odzwierciedlenie. No właśnie. Czyli mamy w zasadzie dwóch chłopców, którzy się nie cierpią i dwóch chłopców, którzy pomimo tej wzajemnej niechęci trafiają na trop przygody. Przygody, która porywa, wzywa i prowadzi do nieoczekiwanych rzeczy i po prostu szaleństwa, jak to u Marty Kisiel zwykle bywa. Tak. I zacznijmy może od ciebie, bo ty, tak, bo ty stwierdziłaś, że no nie do końca kupiło cię to. Tak, no nie wiem, czy tak, powiem tak, podobało mi się, no bo to jest Małe Licho, tam jest Bazyl, tam jest Małe Licho i po przede wszystkim Bazyl, tak, największa, no, chyba najlepsza postać, tak, w ogóle z kiślowersem całego. Tak, i ty młody patafianie, to tak. Jak to czyta, jak będzie czytał, to będzie wiedział, o co chodzi. I dla mnie, jak jest Bazyl, to już jest, wiecie, już jest okej, okay, ale niestety ja nie wiem, uważam, że to jest chyba najsłabsza część, w której ja nie wyczułam tego czegoś, które było w pierwszej i w drugiej części, a zwłaszcza w tej drugiej, bo ta druga dla mnie jest najlepsza. Nie ma akcji. Nie wiem, może to jest kwestia tego, że to jest krótka książka, aczkolwiek no w drugiej no tomie się... Wszystkie tomy są krótkie. Właśnie się w drugiej tomie się udało. Forma. A tutaj, nie wiem, wydaje mi się, że jakby brakło trochę czasu, tych stron brakło, żeby jakoś bardziej się rozpisać, jeśli chodzi oczywiście o tę główną przygodę chłopców właśnie. Myślę, tak mi czegoś mi zabrakło, no. Wiesz co, jeżeli chodzi o główną przygodę chłopców, to wydaje mi się, że Marta Kisiel nie chciała tutaj, że tak powiem, wejść na ton książki dla dorosłych, bo mamy jednak mrok, który no jest przytłaczający i gdyby Marta poszła tutaj troszeczkę głębiej, to moglibyśmy mieć naprawdę zakończenie no rodem z fantastyki bardziej dla dorosłych, aniżeli dla dzieci. Może. A co się tyczy chłopców, mówisz, to jest leniwa książka, to jest wakacyjna książka przede wszystkim. Ja wiem, wakacje kojarzą się z lenistwem, z takim rozleniwieniem, rajskim życiem, ale to, do czego doszliśmy do wniosku, to jest fakt, że ty nie do końca kupujesz relacje bohaterów, która ich połączyła, bo ty nigdy w szkole nie miałaś takiej osoby, z którą byś się nie cierpiała, ale po prostu tak całkowicie, tak, i z całego serca. Tak, no to jest prawda. Ja można powiedzieć, że ja prowadziłam nudne życie szkolne, bo ani z nikim kotów nie darłam, nie było jakichś mega wielkich, przegenialnych przyjaźni. Po prostu lubiłam się z kimś, albo się nie lubiłam i to tak zostawało, żadnych tam psikusów, ani dogryzań nie było.
Widzisz, ja natomiast w moim życiu szkolnym poznałem kilku drakonów Malfoyów, z którymi, no, można powiedzieć to szczerze, nienawiść, bo to już nawet nie była niechęć, z którymi nienawiść trwała praktycznie od początku do końca podstawówki. I chwała za to, że w naszych czasach była sześcioletnia podstawówka, bo jakbym miał z tymi ludźmi spędzić jeszcze dwa dodatkowe lata, to myślę, że mogłoby być ciężko, tak? I wiesz, i pod tym kątem do mnie relacja Witka i Bożka to jest coś zupełnie, wiesz, wpisującego się w to, co ja przeżywałem w szkole, ale też wychodzącego gdzieś ponad, bo zastanawiającego się, dlaczego ktoś jest dedupkiem. Znaczy, ja powiem tak, relacja, która ich łączyła, jest dla mnie zupełnie zrozumiała i ja ją, że tak powiem, akceptuję. Nie do końca kupuję to, co Marta Kisiel chciała przekazać poprzez, powiedzmy, ciocię Odę, która kierowała swoje złote myśli do Bożka. Mm-hmm. To w jaki sposób, powiedzmy, ma postrzegać Witka albo sam siebie. Jakoś tak to, no nie. I to wynika w gruncie rzeczy tylko i wyłącznie z tego, że ty nie miałaś takiej sytuacji szkolnej, bo dla mnie to, co ciocia Oda próbowała przekazać Bożkowi, to było w zasadzie to, co ja słyszałem przez sporą część mojego dzieciństwa, tak? Wiesz, taka próba zrozumienia drugiej osoby, ale ja to bądźmy dla siebie mili i w ogóle. I wiesz, no, we mnie to trafiło, zagrało mi na złych wspomnieniach mi to zagrało, gdzieś tam przywołując... Nie mogą być złe sentymenty. Sentymenty są tylko dobre. To niech to będzie oksymoron, ale dla mnie będą złe sentymenty, tak? Bo tak i już, bo tak powiedziałem. Nie, ale gdzieś to, wiesz, uruchomiło we mnie i przypomniałem sobie te twarze i do dzisiaj ich nie lubię. Tak, nic się nie zmieniło. 20 ponad lat. A jeszcze chciałam ci, bo mówiłeś, że gdyby Marta Kisiel jakąś głębię, jakiś mrok chciała tu przedstawić, to byśmy mieli tutaj książkę dla dorosłych. Ale to samo zrobiła w Aniele z Kamienia. Nie. Tak? Nie. Tam jest mrok, tam jest ponuro, tam jest taki klimat, tam jest tak mocno, że tam to wszystko, to co ja bym chciała, tam jest. A tutaj właśnie mi tego brakuje. No dobrze, ale to teraz z drugiej strony spójrz na to. To jest trzecia książka z cyklu. I chciałabyś, żeby ta książka w zasadzie powtarzała to, co było poprzednio. Dla mnie jest fajne to, że są takie przeskoki, że jeden tom jest bardziej leniwy, powiedzmy taki bardziej, no jakby to uznać. No, lazy, no wiem, leniwy. Tak, leniwy, taki rajski. Drugi tom jest bardziej taki mroczny, wiesz, gdzieś tam związane to z porami roku. Dla mnie to jest fajne, że to nie jest taki jeden ton, w którym jest to bicie takie stonowane wszystko i pisane pod jeden mianownik, tylko że właśnie są różnice między tymi książkami, że każda z tych książek, no zauważ, uderza w zupełnie inne emocje. Każda z tych książek gdzieś odnosi się do zupełnie innej gamy uczuć, odczuć czy refleksji. Inną naukę przekazuje. No to się muszę zgodzić, że każda z tych książek pokazuje inny problem dziecięcych lat, że tak powiem. Ale zobacz, w jaki sposób jest to przedstawiane. Problemy dziecięcych lat u Marty Kisiel są przedstawiane w taki sposób, gdzie ja nie mam wrażenia, że ktoś po prostu chwyta mnie za rękę i pokazuje, patrz, to jest dobre, a to złe, tak nie rób, tak rób. Wiesz, tylko jest to w taki fajny, na przykładach przedstawiony sposób, przedstawione. W tym części jest jedna rzecz, która mi się bardzo podoba, a mianowicie to, że Bożek po danej sytuacji sam siebie karci za to, co zrobił. Za to, że sobie uświadomił, ale dopiero po fakcie, co on znowu zrobił, dlaczego on znowu to zrobił. Tak. I leci naprawiać swoje błędy. To jest fajne, to mi się bardzo podoba. W ogóle, Marty, strasznie fajne jest to, ile rzeczy takich mądrych, wartościowych dla dzieciaków płynie. Ja mogę z małe licho, z całego serca i bez żadnych skrupułów polecić każdemu rodzicowi, który zastanawia się, jaką fajną, mądrą książkę dać dzieciom, która będzie nie tylko umoralniająca, nie skłaniająca się do tego, żeby być po prostu moralizatorskim dziełem, które ma nam napchać mnóstwo dobrego do głowy, ale przede wszystkim, która będzie ciekawa i porywająca, bo może i w Lecie z Diabłem mniej się dzieje, ale dla mnie ten klimat tej rajskości wymaga tego, żeby tam się mniej działo, bo ja chcę poczuć to słoneczko na twarzy, ja chcę poczuć w ogóle ten klimat wakacji, tak? I według mnie Lato z Diabłem ten klimat wakacji mimo wszystko bardzo dobrze przekazuje. Tak, znajdziemy w tej książce m.in. spanie pod namiotem, pakowanie się na przygodę, to były chyba najlepsze fajne elementy dla mnie w tej książce, jak Bożek się z lichem pakował na wyjazd do cioci Ody i to jak spali w tym namiocie i co oni tam nie porabiali, a głównie było to nic. Tak.
Czyli to, co dzieci lubią robić najbardziej. Tak, nic. Błogie nic. Nic, a wiadomo, to nic zawsze się równa, powiedzmy, bieganie, łapanie motyli i takie tam różne głupotki. Ale przyznaj, że dla wszystkich gagów z Bazylem warto te książki czytać. Tak, Młody Patafianie to jest no, tekst tego, tej książki. Mocz silna jest w tobie, mój młody Patafianie, tak, czy coś takiego. Mocz, to niehigieniczne. Słuchajcie, generalnie no, Marta Kisiel jest mistrzynią, jeżeli chodzi o kreowanie humoru i takich sytuacji komicznych, ale sytuacji, które są komiczne w taki naturalny sposób, a nie wymuszone. Tak. To są żarty, które po prostu same nagle się pojawiają, same się rozwijają i budzą tylko i wyłącznie śmiech. Dlatego dla mnie to jest kompletna seria dla dzieciaków i nie tylko, bo ja się przy niej zawsze bawię bardzo dobrze. Ja czekam na te kolejne tomy. Za każdym razem, jak tylko gdzieś jest zapowiedź, ja czekam, bo chcę się dowiedzieć, co będzie dalej. Powiem tak, dopóki każdy tom będzie miał swój własny, niepowtarzalny klimat, który nie będzie w zasadzie opierał się na klimacie poprzedniczki, tak jak to jest teraz, dopóty dla mnie każdy tom będzie bardzo odświeżający i będzie nową przygodą porywającą, którą ja będę chciał przeżywać. Bo to jest czasami z seriami dla dzieci problem, że uderza się w jeden ton, i po prostu na tym jednym tonie, w tym jednym klimacie idzie się. Ta sama kolorystyka wszędzie. A tu nawet, no kurczę, nawet po okładkach widać, że to jest zupełnie inne klimaciki książek, że każda ma coś innego w zanadrzu i do zaoferowania. Także wszystkie oczywiście opatrzone ilustracjami Pauliny Wirth. Ja nie jestem fanem tych ilustracji, to powiem szczerze, aczkolwiek wydaje mi się, że klimatycznie idealnie pasują. Tak, a ta okładka jest po prostu przegniana, najlepsza chyba z całej serii. A mnie się ta najbardziej podoba. Może dlatego, że ja lubię niebieskie. Ja też lubię niebieskie, ale to nie zmienia faktu, że ta wakacyjna jest dla mnie po prostu przegenialna, piękna i cudowna. Miło się na nią patrzy. Generalnie ja wam z całego serducha, całą serię Małego Licha polecam dla starych, dla mimo młodych. Mimo wszystko ja bardzo też polecam, no. Jeżeli ktoś przeżywał, zwłaszcza w latach szkolnych, gdzieś takie rzeczy jak biedny ja, czyli miał swoich drakonów Malfoyów, którzy stawali mi niestety na drodze, to tym bardziej doceni tę książkę. I gdzieś tam zacznie się zastanawiać, dlaczego. Jeżeli Marta była w stanie wzbudzić taką myśl u starego konia, takiego jak ja, dlaczego, to myślę, że u dzieciaków tym bardziej będzie w stanie gdzieś tam włączyć to myślenie. Bo kiedy mamy się zastanawiać nad ludźmi i nad znajomościami, jeżeli nie w dzieciństwie? Akurat w dzieciństwie nie mamy nic lepszego do roboty, niż tylko rozszyfrowywać ludzi i szukać prawdziwych przyjaciół. Uczyć się i czytać lektury. I ty zostaniesz Pitagorasem. Tak, kochani, 2 września, Małe Licho i Lato z Diabłem, kontynuacja tych tomów. Tak, w tej taka kolejności. Kolejność. Warto kupić, warto pomyśleć też, no, bo wydaje mi się, dla dzieciaków to jest pozycja po prostu idealna, bezpieczna, wartościowa, a do tego bardzo, bardzo fajna i ciekawa. Polecamy. Subskrybujcie kanał, trzymajcie się cieplutko. Cześć! Cześć.